Złoty Stok to niewielkie miasteczko położone u podnóża Gór Złotych na Dolnym Śląsku, które od zawsze związane było z górnictwem, a stosowane tu metody metalurgii złota i arsenu stanowiły wzory dla hutnictwa tego typu w całej Europie. W czasie tysiącletniej historii wydrążono tu ponad 300 km podziemnych sztolni, szybów i chodników, ale zacznijmy od początku. Już w X wieku złoto pozyskiwano tu w postaci malutkich drobinek, przesiewając piaski z górskich potoków, a kiedy w drugiej połowie XIII wieku książę Henryk IV Probus zezwolił na poszukiwania górnicze zakonowi cysterców, powstała tutaj osada górnicza o nazwie Reichenstein, czyli bogaty kamień. No i wtedy się zaczęło. Przez kolejne lata prace górnicze trwały nieprzerwanie, a ich efektywność sprawiła, że na przełomie XV i XVI wieku Złoty Stok stał się wolnym miastem górniczym, posiadającym swój urząd oraz mennicę książęcą, a kopalnie szczyciły się rangą najbardziej wydajnych na Śląsku. Inwestycje największych europejskich spółek pozwoliły na powstanie tu 20 nowoczesnych hut, które zapewniały 8% europejskiej produkcji złota, a w mennicy wybito niespełna 1 000 000 dukatów, zużywając na ten cel 3,5 tony miejscowego kruszcu. Niestety, rabunkowa gospodarka i maksymalne nastawienie na zysk doprowadziły też do największej górniczej katastrofy w historii miasta. W najbogatszej kopalni Golden Eisel zapadł się głęboki na 72 metry szyb, w którym śmierć poniosło 59 górników. Tragedia ta była początkiem złej pasy, która doprowadziła do upadku górnictwa w Złotym Stoku na ponad 100 lat. Na szczęście przełom nastąpił, kiedy w mieście pojawił się alchemik i aptekarz Hans Scharfenberg. Tym razem chodziło o zawarty w rudzie arsen. Zmodernizował starą hutę i rozpoczął produkcję arszeniku na skalę przemysłową, dzięki czemu Złoty Stok stał się jego głównym światowym dostawcą, a w połowie XIX wieku zalegające powypałki arsenowe wykupił Wilhelm Gittler, wdrażając jako pierwszy na świecie metodę chloracyjną, pozwalającą na tani sposób odzyskiwania złota, za który dostał nagrodę na światowej wystawie w Londynie, a jego potomkowie stali się właścicielami wszystkich terenów górniczych i zakładów produkcji złota oraz arszeniku. Za ich rządów wprowadzono wiele nowinek technicznych, a wśród nich kolejkę elektryczną transportującą urobek sztolnią Gertrudy. Po II wojnie światowej kopalnie przekazano władzom polskim, jednak funkcjonowała ona jedynie przez 16 lat, a na przestrzeni całego okresu wydobywczego pozyskano w Złotym Stoku około 16 ton czystego złota i 126 000 ton arszeniku.